Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, miło mi spędzić z Państwem czas. Kilka słów o sobie. Obecnie, tak jak wspomniał Mateusz, pracuję w firmie Allegro na stanowisku Head of Group Delivery Operation, ale równocześnie pełnię funkcję dyrektora zarządzającego w spółce WIDU. To spółka wchodząca w skład grupy Allegro. Jest to spółka, która jest firmą kurierską, działa na terenie Czech i Słowacji. A mówię o tym szczegółowo, bo wszyscy wiedzą, jaką firmą jest Allegro, więc nie będę tutaj przedstawiał. W Allegro jestem od 2 lat. Odpowiadam za własną logistykę, za własne dostawy paczek, zarówno do drzwi, do pudu, jak i do naszych maszyn paczkowych, oneboxów, które pewnie mieliście okazję już zobaczyć na ulicach naszych największych polskich miast. Przed Allegro pracowałem kilka lat w GLS-ie. Ostatnia funkcja to dyrektor operacyjny w tejże firmie, też kurierskiej. Tam spędziłem 6 lat dokładnie. Poprzednio pracowałem 5 lat w firmie DHL, również firma kurierska. Tam byłem związany zarówno z transportem, jak i też ze sprzedażą. A jeszcze wcześniej spędziłem 2 lata w spółce Call Center Intergalactica, ale jak widzicie, zdecydowanie ostatnie kilkanaście lat to już jest logistyka, działalność stricte operacyjna, związana przede wszystkim z dostarczaniem paczek. Dzięki Grzegorz, że się przedstawiłeś dla naszych tutaj uczestników. Ja chciałem Was podpytać jeszcze, żebyście dali znać na czacie, czy też zajmujecie się operacjami i na jakich poziomach, na szczeblu jesteście? I oddaję głos Grzegorzowi tutaj. Dzięki. Właśnie też jestem ciekaw, kto dzisiaj jest wśród naszych słuchaczy, ale zobaczymy to pewnie za chwilę na czacie. Kilka słów o tym, o czym będziemy mówić na tym webinarze. Przede wszystkim o tym, jak wpływać na strategiczne decyzje w organizacji, o tym, jaki wpływ na naszą codzienną pracę, na pracę w operacjach ma analiza danych, wskaźników, w jaki sposób to wspomaga podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych. Na pewno poznacie też najlepsze praktyki w zarządzaniu efektywnością operacyjną, trochę o tym, co i jak można wdrożyć, kiedy najlepiej wdrożyć. Na pewno będzie też trochę o budowie partnerstwa, z kim współpracujemy na tym stanowisku, z kim najczęściej, z kim rzadziej, do kogo raportujemy, kto do nas raportuje, etc. Trochę continuous improvement, troszeczkę o tym, w jaki sposób komunikować się, zarówno jeżeli chodzi o te rzeczy, które są naszą codziennością, ale również komunikować sukcesy, komunikować rzeczy, które się dzieją w ramach naszego obszaru, a także trochę o trendach, o tym, co dzisiaj jest modne, czym się zajmują duże spółki, w co inwestują, albo w co chcą inwestować, albo o czym myślą, czy zainwestować. Na pewno kilka słów. Widzę, że Mateusza chyba chwilę z nami nie ma. Pytanie, czy słychać? Jestem, tak. A, ja po prostu oddałem Ci głos i... Zniknąłeś mi jako okienko, okej. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o to, czym zajmiemy się na dzisiejszym webinarze. Widzę, że mamy trochę już wpisów o tym, czym zajmują się nasi słuchacze. Mateusz, jakaś analiza? No tak, no tutaj widzę, że faktycznie duża jest część osób, która faktycznie zajmuje się operacjami. Znaczy, no operacje to wiecie Państwo, tutaj generalnie nie trzeba być w logistyce stricte, żeby zajmować się operacjami. Dokładnie. Także no widzę, że właśnie Paweł jest menadżerem gdzieś tam sprzedaży, Wojtek dyrektorem operacyjnym w e-commerce, także no też mega wschodząca branża, zwłaszcza w trakcie pandemii. No także tutaj myślę, że każdy włapie coś dla siebie. I Grzegorz będzie mógł tam podzielić się właśnie swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o budowanie autorytetu w operacjach. Okej. Decyzja. Strategiczna decyzja w organizacji. Kto je podejmuje, na jakiej podstawie? No i tutaj chciałem zapytać tak naprawdę
Was, co myślicie o podejmowaniu decyzji w dużych organizacjach? Czy to są decyzje podejmowane jednostronnie, czy to są decyzje, które podejmuje grupa ludzi, jaka grupa ludzi? Jakbyście mogli wyrazić się trochę na czacie, a ja w tym czasie trochę poopowiadam, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o strategiczne decyzje w organizacji, to na pewno jest to taka część życia firmy, szczególnie duże firmy, która każdego dnia wpływa na to, w jaki sposób się w tej firmie pracuje. Znamy bardzo dużo przykładów organizacji, dużych firm, które podejmują w bardzo różny sposób decyzje strategiczne. Jedne opierają się o trendy rynkowe, drugie opierają się o analizę przeszłości, inne trochę bardziej o analizę przyszłości, próbę jakby przewidywania tego, co się wydarzy, próbę tego, co się dzieje na innych rynkach, szczególnie zachodnich, i kopiowania tego na rynku własnym. I nie można powiedzieć, że żadna z tych sposobów jest dobra bądź zła. Zawsze tak naprawdę należy wybierać coś, co jest istotne ze swojego punktu widzenia w konkretnej organizacji. Trochę przymierzać to należy do tego, czy organizacja jest duża, mała, średnia, a duża to jak bardzo duża, czy działa na rynku krajowym, międzynarodowym, europejskim, czy też międzynarodowym, światowym, więc bardzo szerokie spektrum tego. Natomiast bardzo często wspominamy o tym, że wiele decyzji, które podejmujemy, nawet tych małych, mają ogromne przełożenie na to, w jaki sposób pracuje się w danej firmie. Tak? I często o tym osoby zarządzające organizacją zapominają, że taka mała decyzja z perspektywy czy zarządu, czy osób, które zarządzają firmą, mogą mieć ogromny wpływ na codzienne życie w organizacji. A najlepszym przykładem na to są bardzo duże firmy, które są podzielone na jakieś mniejsze cząstki, na jakieś mniejsze unity. I w tych firmach bardzo często jest tak, że firma potrafi działać w jednym kraju, jest podzielona na 3-4 regiony, unity. W każdym z nich pracuje się jak w zupełnie innej firmie. I to jest taka ciekawostka, która wydawałaby się z perspektywy osoby na zewnątrz wręcz niemożliwa do uzyskania. Natomiast z perspektywy pracowników, tych, którzy są pracownikami szeregowymi u dołu struktury organizacyjnej, oni często, przenosząc się z jednej jednostki do drugiej, czują się, jakby pracowali w zupełnie innej organizacji, w zupełnie innej firmie. Jedyne, co jest wspólne, to jest brand. I to jest coś, czego należy moim zdaniem unikać i należy jak najbardziej się na tym koncentrować, żeby jednak tak nie było, żeby decyzje, które podejmujemy na co dzień i działania, które podejmujemy na co dzień, były spójne z tymi decyzjami, ze strategią firmy, spójne z tym, w którym kierunku firma chce iść, bo bardzo często jest tak, że zarząd ciągnie w jedną stronę, a później gdzieś tam osoby będące w tej średniej kadrze zarządzającej w inną stronę. No i firma później się gdzieś tam rozchodzi na boki i wszystko zmierza w zupełnie różnym kierunku. Widzę, że tutaj większość zdecydowanie pisze o tym, że zarząd podejmuje decyzje. No tak, zarząd podejmuje decyzje, natomiast bardzo często ma ograniczone dane, bardzo często brakuje mu informacji albo brakuje mu takiego spojrzenia trochę oddolnego, więc zawsze warto mieć tą informację, warto mieć ten kontakt z pracownikiem, który jest u dołu organizacji, po to, żeby te decyzje były przemyślane, trafne, nie tylko z punktu widzenia zarządu, nie tylko z punktu widzenia prowadzenia działalności, ale też z punktu widzenia ludzkiego, tak? Nie tylko P&L, nie tylko dobre wyniki finansowe, nie tylko zyski, nie tylko obroty, ale również zaangażowanie pracownika, ale też zadowolenie pracownika i rzeczy związane z taką codziennością i łatwością w pracy, a nie komplikowaniem sobie wzajemnie życia. Tutaj miałbym pytanie w sumie, Grzegorz, bo akurat zaciekawił mnie temat, kiedy faktycznie rozjeżdża się chęć jakichś takich właśnie dodatkowych chęci ze strony pracowników, czy załóżmy strategia zarządu, kiedy to się rozjeżdża,
To pytanko, czy faktycznie działasz tak intuicyjnie bardziej, jeśli coś takiego się pojawia, rozbieżności między oczekiwaniami tych dwóch grup, czy masz jakieś takie określone narzędzia bardziej, które pomagają ci właśnie podejmować decyzje, które można powiedzieć dochodzą do kompromisu? Tak, ja uważam, że decyzje, które są podejmowane, powinny wynikać trochę bezpośrednio z tego, o czym ten napisał Patryk, to znaczy szefowie poszczególnych działów dostarczają jakieś dane, dostarczają jakąś rekomendację, dostarczają jeszcze inne, poza rekomendacją, inne rozwiązania, które są na stole. Zarząd jest tą jakby częścią firmy, która podejmuje te strategiczne decyzje. Natomiast one bardzo często są właśnie, powinny być poparte rekomendacją oddolną, tak? I najlepiej jest, jeżeli szefowie działów swoje rekomendacje również opierają o to, co wypracowali sobie z zespołami, tak? I nie tylko na poziomie średniego szczebla, ale również w konsultacji z pracownikami, którzy są w produkcji, którzy wykonują fizyczną pracę, fizyczną albo nie fizyczną, ale tą podstawową pracę, która doprowadza firmę do tego miejsca, w którym jest. Okej, super, dzięki. Okej, idźmy w takim razie dalej. Widzę, że nie ma więcej pytań do tego obszaru. Trochę o analizie. Pozwoliłem sobie tutaj wrzucić na ten slajd kilka informacji na temat tego, co analizować, kiedy analizować z perspektywy dyrektora operacyjnego, czy każdego menadżera operacyjnego, czy to kierownika operacyjnego, czy koordynatora, czy pracownika operacyjnego, który wie, co należałoby opomiarować albo rozumie, dlaczego pewne rzeczy są opomiarowane. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że kadra zarządzająca opomiarowuje bardzo wiele rzeczy, bardzo wprowadza dużo wskaźników i zawsze są jakieś wskaźniki, które są bardziej na topie, które są mniej na topie. Najczęściej tych wskaźników jest bardzo dużo. W dużych firmach takich wskaźników operacyjnych potrafi być nawet kilkaset i wszystkie są analizowane, wszystkie są raportowane, wszystkie są gdzieś tam w jakiś sposób trakowane. Natomiast nie wszystkie są topowe i jakby taką codzienną trudnością jest codzienną trudnością osoby, która zarządza operacjami, jest dojście do tego, które wskaźniki w danej chwili są istotne. Tak? No bo świat się zmienia i to, że dzisiaj istotna jest produktywność, na przykład, którą tutaj wylistowałem, to nie znaczy, że za 3 miesiące to dalej będzie najbardziej istotna miara, bo być może będzie to już jakość, tak? Albo jeszcze jakaś inna miara. Natomiast jest kilka takich jednostek, które mierzymy, jest kilka takich KPI-ów, które są naprawdę bardzo istotne z perspektywy dyrektora operacyjnego czy menadżera operacyjnego, które sobie tu pozwoliłem wylistować, to przede wszystkim produktywność i wydajność. Pozwoliłem sobie obie je wylistować, ponieważ bardzo dużo osób myli te dwie jednostki i bardzo często jest jakieś niezrozumienie albo używanie zastępcze tych słów i to zdarza się bardzo często i nie jest to jakieś zaskakujące. Natomiast chciałem tutaj zaznaczyć, pokazać, czym się różni produktywność od wydajności, bo być może nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to są dwa zupełnie różne KPI-e, które można stosować równolegle, albo korzystać tylko z jednego, albo można mówić o nich obok siebie, ale nigdy nie zamiennie. Tak? Produktywność, czyli wytworzona ilość do użytych zasobów i tu możemy również odnosić się do wytworzonych ilości zarówno jakichś fizycznych, ale też niefizycznych, czy to mogą być jakieś technologiczne rozwiązania. Natomiast różni się od wydajności tym, że nie ma tu jednostki czasu. Jednostka czasu wchodzi już wtedy, kiedy mówimy o wydajności. I teraz ręką na sercu wpiszcie w czata, kto wiedział o tym, czym się różni produktywność od wydajności, a kto właśnie sobie uporządkował tą wiedzę. Jestem ciekaw, czy ktoś jest zaskoczony, czy wszyscy wiedzieli doskonale, czym to się różni. Czekam na nasze wpisy na czacie, a tymczasem trochę o koszcie jednostkowym, bo to jest taki parametr, który każdego menadżera operacyjnego również bardzo interesuje. Jest to bardzo bezpośrednio połączone z wydajnością, z produktywnością.
albo z jednym, albo z drugim, albo i z tym, i z tym, najczęściej i z tym, i z tym. I chciałem Wam opowiedzieć o tym, czym jest korzyść jednostkowa, albo co należy mierzyć, co należy pomiarować, jeżeli myślimy sobie o koszcie jednostkowym. Przekażę Wam to z perspektywy osoby, która zarządza od wielu lat logistyką w branży kurierskiej, bo jest to temat, który jest najbliższy mojemu sercu, ale to można odnieść zarówno do produkcji i do wielu innych obszarów, chociażby call center, w których też miałem okazję pracować. A więc koszt jednostkowy to jest coś, co interesuje bardzo często, albo zawsze właściwie menadżera operacyjnego. I jest to jednostka, którą należy, trzeba obmiarować właściwie wszystkie działania, które podejmujemy operacyjnie w firmie. Mam na myśli, dlaczego mówię, nawet trzeba. Optymalnie jest wtedy, kiedy wiemy o tym, ile nas kosztuje każda jedna aktywność, ale nie w wartościach bezwzględnych, bo wartości bezwzględne są interesujące wtedy, kiedy mamy do czynienia z małą spółką, która gdzieś tam się dopiero rozwija i być może nie ma pieniędzy na przetrwanie albo będzie się zastanawiała, czy będzie miała te pieniądze na przetrwanie wtedy, kiedy się troszkę rozwinie. Natomiast koszt jednostkowy to jest taka miara, która interesuje wszystkich dużych firmach i ona mówi o tym, ile kosztują nas poszczególne aktywności. Z perspektywy logistyki, dzięki Mateusz, z perspektywy logistyki możemy sobie pomiarować, jeżeli chodzi o koszt per jakiś tam aktywność, praktycznie wszystko. Od poszczególnych elementów transportowych po elementy związane z drogą jakiegoś towaru, przeniesieniem, zeskanowaniem czegoś, ułożeniem czegoś na regale, przemieszczeniem czegoś wewnątrz magazynu i tak dalej, i tak dalej. Optymalną sytuacją jest taka, w której dochodzimy do takiego momentu, w którym wiemy, że na przykład operacyjna działalność spółki kosztuje nas 1 000 000 zł miesięcznie, czyli w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie w tym miesiącu przetworzyć, przerobić, przetransportować 1 000 000 elementów, no to wiemy, że każdy z nich kosztuje nas, każda jakby aktywność tych elementów kosztuje nas złotówkę. I to jest z jednej strony dobra rzecz, że już mamy tą wiedzę. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nie kosztowała nas to złotówkę, tylko 90 groszy albo 80 groszy, no to taka wiadomość jest dla nas niewystarczająca. Potrzebujemy dalszych informacji. Potrzebujemy wiedzieć tak naprawdę, co się na tą złotówkę składa. Jeżeli mówimy o logistyce paczek, powinniśmy wiedzieć o tym, że transport paczki to jest, czy droga paczki, to tak naprawdę jest wiele elementów składowych. Najpierw klient sobie składa gdzieś zamówienie przez stronę telefonicznie, jakkolwiek. Kurier odbiera paczkę. Paczka jedzie do jakiegoś centrum nadawczego. Z tego centrum nadawczego przemieszcza się do jakiegoś centrum sortowniczego. Stamtąd znowu się przemieszcza do centrum już, w którym paczka jest dostarczana. Kurier tą paczkę zabiera z sobą, czy jakiś dostawca bierze paletę z sobą, no i dostarcza tą paczkę, paletę, czy cokolwiek innego do miejsca docelowego. Jak widzicie, ja wymieniłem już 5 elementów składowych na tą drogę paczki czy jakiegokolwiek innego produktu. Mamy 5 elementów, więc już wiemy, że powinniśmy opomiarować sobie 5 części składowych tej złotówki, która nam wychodzi z P&L-a, która nam wychodzi z wyniku finansowego. Więc idąc tym tropem, analizujemy, w jaki sposób, ile pieniędzy, ile czasu przede wszystkim, a później ile pieniędzy nas kosztuje poszczególna aktywność związana z tą drogą paczki i mamy już 5 kolejnych miar, które nam podpowiadają, która z tych aktywności jest tańsza, która jest droższa, która jest tańsza w tej części Polski, a która jest droższa w innej części Polski, z czego to wynika, być może koszty pracy, być może koszty gruntów, no bo jeszcze przecież mamy magazyny, w których się poruszamy, być może koszty energii, bo w jednym magazynie mamy takie urządzenia, w innych magazynach mamy inne urządzenia. Zbierając to wszystko w jedną całość, potrafimy dojść do takiego punktu, w którym widzimy, że na każdym etapie koszt jednostkowy danej aktywności jest inny.
potrafimy porównać te koszty jednostkowe pomiędzy sobą, potrafimy dojść do tego, że nie zawsze koszt jednostkowy będzie uzależniony od przebytych kilometrów, czasem od tego, jak dużo elementów znalazło się na samochodzie, który przewoził towar, bo być może 1000 na przykład paczek w jednej ciężarówce na dystansie 1000 kilometrów będzie tańsze per unit niż przewiezienie 100 paczek na dystansie 200 kilometrów. Tak? I to są takie elementy, które sprawiają, że ten koszt per jednostka różni się od siebie, a jak już widzimy pewne różnice, to jesteśmy w stanie zacząć analizować i dochodzić do takiego punktu, w którym wiemy, dlaczego na przykład paczka, którą przewozimy z Krakowa do Wrocławia na dystansie 300 km będzie może być droższa niż paczka, którą wieziemy z Łodzi do Przemyśla, ale dlaczego? Dlatego, że takich paczek z Łodzi do Przemyśla przewozimy na przykład dużo więcej niż z Krakowa do tego Wrocławia, o którym wspomniałem. Na danym samochodzie koszt per unit jest niższy i wiemy, że na trasie między Wrocławiem a Krakowem brakuje nam wypełniania, brakuje nam paczek, palet, innych towarów, które znajdują się w samochodzie. Możemy zaktywizować zespół sprzedaży. Możemy sprzedawać towary nawet po trochę niższej cenie po to, żeby zwiększyć wypełnienie na danym kierunku, a to spowoduje nam obniżkę kosztu per jednostkę. Takich przypadków można podawać setki czy tysiące, natomiast jakby przekaz mój jest taki, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli chcemy obniżyć dane koszty, jeżeli chcemy, żeby nasze koszty operacyjne były niższe, musimy sobie opomiarować wszystkie nasze aktywności do najmniejszych, do najdrobniejszych szczegółów. Do tego stopnia, żeby wiedzieć, ile kosztuje nas każdy przejechany kilometr, żeby wiedzieć, ile kosztuje nas każda przepracowana roboczo godzina, żeby wiedzieć, ile kosztuje nas każdy wykorzystany metr kwadratowy magazynu, czy każda inna rzecz, z której korzystamy w naszej działalności operacyjnej. Ja w tym momencie, Grzegorz, chciałem właśnie zadać jedno pytanie, bo tu powstała taka właśnie ciekawa przestrzeń. Właśnie w momencie, kiedy załóżmy masz jeden proces, tak? Podajesz proces, przykład procesu, który ma załóżmy 5 składowych. No i faktycznie jak proces jest stworzony, opomiarowany, to chciałem cię podpytać, czy, no wiadomo, za ten proces pewnie jest odpowiedzialna jakaś osoba bezpośrednio tobie podkładna. Pytanko, czy żeby zoptymalizować ten proces, to ty siadasz z tą osobą i ewentualnie pomagasz jej zoptymalizować ten proces, czy bardziej delegujesz to, żeby faktycznie ona zajęła się tym samodzielnie? Dzięki za to pytanie. To tak naprawdę wszystko jest uzależnione od tego, w jaki sposób jest stworzona struktura organizacyjna, a to jest uwarunkowane od tego, jak duża jest spółka, w której pracujemy, czy firma, w której pracujemy, no bo sytuacja, w której mówimy o dyrektorze operacyjnym w małej firmie, w której pracuje kilkadziesiąt czy kilkaset osób i struktura jest płaska, gdzie dyrektora operacyjnego z pracownikiem szeregowym dzieli może jedna osoba, no to na pewno jest to jedno z zadań dyrektora operacyjnego, żeby popracować z tym kosztem jednostkowym bardzo bezpośrednio. Natomiast jeżeli mówimy o dużej strukturze organizacyjnej, w której przekładając na język logistyczny między kierowcą, kurierem czy osobą, która dostarcza jakieś towary, a dyrektorem operacyjnym, często jest kilka poziomów osób i to one pracują tak naprawdę z kosztem jednostkowym. Natomiast dyrektor operacyjny głównie czerpie dane z analiz po to, żeby dostrzec pewne zależności, żeby zrozumieć pewne zależności, żeby dostrzec z lotu ptaka coś, czego nie sposób dostrzec z niższego poziomu, no bo nie mając pewnego porównania między poszczególnymi unitami, które raportują do dyrektora operacyjnego, pewne rzeczy można nie zobaczyć, pewne rzeczy można nie zrozumieć. Także i tak, Mateusz. Okej, super. No, zależy też pewnie od sytuacji. Ja też chciałem wam przypomnieć, no, pisałem też na czacie, ale jak macie jakieś pytania, faktycznie też widzicie takie przestrzenie, gdzie można zadać pytanie Grzegorzowi, to śmiało piszcie, bo jakby też do tego jesteśmy, żeby wam udzielić feedbacku, żebyście też wyciągnęli z tego spotkania wartość. Dokładnie tak.
Zachęcam również do tego. No dobrze, jeżeli chodzi o decyzję, to w skrócie, telegraficznym skrócie oczywiście to tyle, bo znacznie więcej będzie w trakcie już szkolenia. Chciałbym przejść do efektywności operacyjnej, ale o efektywności operacyjnej w rozumieniu nie takim typowo liczbowym, bo to było na poprzednim slajdzie przy okazji decyzji, przy okazji analizy danych, mówmy się, że efektywność operacyjna w pierwszym zdaniu, w pierwszej chwili przede wszystkim kojarzy się z efektywnością finansową, zdolnością operacyjną, potencjałem operacyjnym, ale wyrażonym w liczbach, ale nie zupełnie nieskorelowanym z tym, o czym ja tutaj chciałem wam powiedzieć na tym przy okazji tego slajdu. Natomiast z czym jest zgodnie z połączona efektywność operacyjna? Przede wszystkim z ludźmi. Jak zawsze ludzie to jest najważniejszy element naszych zespołów i najważniejszym elementem firmy, czy klubu sportowego, czy organizacji jakiejś, jakiejkolwiek, zawsze będą ludzie. I to ludzie tworzą wyniki firmy, doprowadzają firmę do takiego miejsca, w którym dana firma się znajduje, tworzą atmosferę, a to wszystko się przekłada na później wskaźniki finansowe, operacyjne, wskaźniki jakościowe, produktywnościowe, wydajnościowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednym z głównych zadań dyrektora operacyjnego jest tak naprawdę rozpoznanie potencjału swoich ludzi i przydzielenie tych ludzi do właściwych zadań. Bardzo często można się spotkać z sytuacją, kiedy zespół jest dobry, jako zespół osiąga dobre wyniki, przynajmniej zadowalające, natomiast ludzie czasami między sobą nie do końca się uzupełniają, nie do końca wykorzystują swoje talenty, no bo wiadomo, że każdy ma inne talenty. Niektórzy ludzie boją się zmian, albo bardzo wiele osób się boi zmian, ale ma potencjał do zmiany i tutaj naszą rolą jest to, żeby ten potencjał wykorzystać i żeby tak naprawdę dowiedzieć się, jakie osoby mamy w zespole, jakie są ich talenty, w czym są dobrzy, czym lubią się zajmować, co sprawia im przyjemność, ale też w jaki sposób przyjmują feedback, jaki feedback należy im udzielać i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze na pierwszym miejscu będą ludzie, ale też zrozumienie. Zrozumienie nie tylko tych ludzi, o których powiedziałem przed chwilą, natomiast mam też na myśli zrozumienie biznesu i rozumienie tego, co ten biznes napędza, rozumienie tego, co jest hamulcowym danego biznesu, ale też zrozumienie tak naprawdę procesów, które się odbywają. Zdarza się tak, zresztą nierzadko, że osoba, która zarządza jakąś dużą działalnością operacyjną, przychodzi spoza branży, spoza jakichś tam konkretnych obszarów biznesowych i od razu ma bardzo dużo pracy, nie jest w stanie, czy nie zdążył się na początku zonboardować, zrozumieć, na czym polega biznes, wiedzieć, dostrzec pewne zależności, ale przede wszystkim poznać wszystkie aspekty operacyjne, poznać wszystkie aktywności operacyjne, wszystkie działania, które są podejmowane, a więc te wszystkie składowe, które gdzieś tam się, które się później łączą w ten nasz końcowy wynik, zarówno ten taki ludzki, ale też ten finansowy wynik, ten, który widzimy w P&L-u. No i po paru miesiącach takiej osobie jest bardzo głupio zadać jakieś pytanie podstawowe, albo się wykłada wręcz na tym, że czegoś nie wie, bardzo łatwego, bardzo prostego. Bardzo często później jest taka osoba oceniana jako osoba niekompetentna, niewłaściwa na danym miejscu i to jest coś, do czego ja oczywiście bardzo zachęcam, jeżeli są to osoby, które aspirują do takiej roli albo w niedługiej przyszłości będą awansować albo zmieniać branżę, wchodzić na jakieś wyższe stanowisko, zawsze warto na samym początku się zonboardować, poprosić o ten czas, który jest potrzebny na to, żeby zrozumieć biznes, zrozumieć zależności i wiedzieć, że są pewne drivery danego biznesu, które należy rozwijać, na których należy się koncentrować i mieć jakby ten temat
zrozumiany, opanowany i żeby też dać wyraz ludziom, że wiemy, o co w tym wszystkim chodzi, a nie tylko jesteśmy szefem, który czegoś nie rozumie, a po czasie ma tylko z tego tytułu same kłopoty. No i priorytety. Aby osiągnąć efektywność operacyjną, trzeba umieć sobie priorytetyzować zadania, ale nie tylko zadania, również trzeba wiedzieć, która część danego procesu, czy która część danego zespołu, którzy ludzie konkretnie w danej chwili wymagają większej uwagi, mniejszej uwagi, czyli to, o czym mówiłem w kontekście KPI, czyli to, co mówiłem w kontekście też wydajności, czy produktywności, czy kosztu per unit. Nigdy nie będzie tak, że będziemy w stanie na co dzień trakować kilkadziesiąt czy kilkaset KPI czy innych parametrów, no bo nie starczy nam czasu na pracę z ludźmi, a praca z ludźmi jest podstawą na tym stanowisku, więc musimy sobie znaleźć priorytet, jeżeli chodzi o analizę danych, o pracę z wskaźnikami. Musimy wiedzieć, które wskaźniki są naszymi takimi głównymi wskaźnikami, które prowadzą nas do sukcesu, i musimy wiedzieć, które wskaźniki dodatkowe w danej chwili są dla nas istotne. I zawsze tak będzie, że te wskaźniki dodatkowe w danej chwili dla nas istotne, one się będą zmieniać. To będzie zmiana co miesiąc, dwa, kwartał, co pół roku. Będą się zmieniały te wskaźniki, które są mniej istotne z perspektywy finansowej, bo to zawsze będą takie wskaźniki, które są najważniejsze dla firmy, z perspektywy właścicieli firmy, z perspektywy osób, które zarządzają, na pewno zawsze będą to kluczowe rzeczy, natomiast ten cały pakiet wskaźników dodatkowych będzie dla nas mega istotny po to, żeby właśnie nie musieć się martwić tymi wskaźnikami głównymi, kluczowymi. Także tyle, jeżeli chodzi o tą informację. Mateusz, chciałbyś się włączyć? Tak, no właśnie, to jest taki znak, jak się włączam kamerę, to chcę coś powiedzieć, dopytać. Tak, no generalnie właśnie w temacie, też jakby wiem wcześniej, jak się spotykaliśmy gdzieś tam, zanim kampania kursu wystartowała, to też po prostu zorientowany jesteś na ludzi, na osoby, które bardziej są odpowiedzialne za procesy, a nie na same procesy. I chciałem cię podpytać właśnie, jak to wygląda u ciebie i twojej wizji właśnie zespołu, czy bardziej tutaj zależy tobie na tym, żeby pracownicy byli elastyczni i żeby faktycznie było takie, można powiedzieć, lekkie rozmycie, żeby jakby osoba była wysoko zastępowalna, czy bardziej zależy ci na zespole ekspertów, którzy faktycznie no, zostaną u ciebie w zespole, ale faktycznie, którzy znają się, no i są, można powiedzieć, niezastąpieni, żeby te procesy no, opiekować się nimi dobrze po prostu. Tak, to na pewno w zespole warto mieć i takie osoby, zarówno ekspertów w swojej dziedzinie, którzy może nie lubią trochę wychodzić poza strefę komfortu swojej codziennej pracy i nie są zbyt elastyczne, nie są otwarte na nowe zadania, ale są świetni w swojej codzienności, ale również warto mieć takie osoby, które są trochę wielozadaniowe, trochę taki multitasking jest też istotny po to, żeby właśnie działać z takimi tematami, które są nowe, które są trudne, które są niestandardowe, ktoś to musi zrealizować, ktoś musi sobie poradzić z takimi trudnościami, natomiast właśnie po to są potrzebne takie osoby, które może nie są ekspertami nawet w żadnej dziedzinie, ale są świetni, ale są dobrzy w każdej dziedzinie, tak? I cokolwiek nie zlecimy, to wiemy, że to może nie będzie mistrzostwo świata, ale to będzie dobrze zrobione, więc takie osoby również warto mieć w zespole i to trochę się odnosi też do jakby stażu i doświadczenia osób, które mamy w zespole, no bo w każdym zespole mamy osoby, które są bardzo doświadczone, pracują wiele lat na danej pozycji czy w danym obszarze i zawsze warto mieć też osoby, które są nowe, świeże, które się uczą, które będą wnosiły wartość dodaną do naszego zespołu i jakby kluczową tutaj rolą szefa jest to, żeby trochę połączyć te dwa światy, czyli tej takiej spokojnej, harmonijnej pracy od wielu lat takiej samej albo w zbliżonej formie. Wszystko wiem, nie przeszkadzaj, ale też właśnie z taką osobą, która może jeszcze wszystkiego nie wie, może jeszcze sama poprzeszkadza,
ale czasami wniesie jakiś powiew świeżości, czasem swoim pytaniem spowoduje, że zaczniesz myśleć inaczej, czasem swoim pytaniem spowoduje, że wywiąże się ciekawa dyskusja, która będzie miała później efekt pozytywny w kontekście naszych codziennych zadań. I rolą szefa to jest to, żeby połączyć te dwie grupy, a najlepiej, żeby takie młode osoby, świeże, nowe, albo też nowe w organizacji, miały w tym zespole swojego buddy'ego, miały w tym zespole swoją takiego trochę anioła stróża, która będzie jakby czuwać nad, powiedzmy, jakością pracy, ale też się sama zarażać motywacją pracy od tych osób, które do zespołu dołączyły. Zawsze warto pracować na to też w ten sposób. Super, okej, rewelacja. No dobra, i tutaj widzę właśnie, że Asia zadała pytanie, też w sumie bardzo ciekawe. Dziękujemy Ci, Asiu, tutaj odnośnie właśnie delegowania zadań do zespołu, tak? Bo napotykała Asia sytuację, w której faktycznie no, był okres, gdzie zadania były żmudne, nudne. No i pyta właśnie, jak sobie z tym radzić, tak? No po prostu nie da się tego zautomatyzować, ale trzeba to wykonać, no po prostu nie ma chętnych, tak? Na chwilę obecną. Tak, to ciekawe pytanie. Też jakby Asia, jakbyś mogła doprecyzować, czy to jest jakieś takie zadanie czasowe, czy to jest na chwilę, na zasadzie tydzień, dwa, jakichś żmudnych zadań, które nie wiem, są bardzo proste i po prostu trzeba je wykonać. Czy to jest taka systematyczna praca, która nikogo nie interesuje, bo jest właśnie żmudna, prosta, nudna i można przy tym zasnąć, ale trzeba to zrobić, bo nie da się zautomatyzować. Nie da się zautomatyzować, czy jednak może się da, jest to drogie, albo nawet nie wiemy, że się da i warto to jednak sprawdzić, czy danej rzeczy nie można zautomatyzować, nie można czegoś tym zrobić, albo też zlecić na zewnątrz. Bardzo często mamy jakieś takie procesy, które są bardzo proste, trzeba je robić, a mamy w zespole samych ekspertów, same osoby, które pracują od wielu lat i mają dużą wiedzę i trochę ujmą jest dla nich wykonywanie takiej mega prostej pracy, no bo ktoś to musi zrobić i czasem można podejść do tego w ten sposób, no dobra, ktoś to musi zrobić, no to ty, dzisiaj to zrobisz ty, jutro ty, a pojutrze ktoś jeszcze inny, a w czwartego dnia zrobię to ja, każdy będzie w jednym dniu obrażony, ale czasem można daną czynność, jeżeli jest bardzo prosta, nie wymaga wiedzy eksperckiej, po prostu zlecić na zewnątrz do agencji czy do firmy zewnętrznej, która dla nas wykona bardzo prostą pracę, zapłacimy jakieś pieniądze, przy okazji nie stracimy motywacji w zespole, a w tym czasie ten zespół, który składa się z ekspertów, będzie mógł wymyślić jakąś fajną nową rzecz, będzie mógł zrobić jakąś fajną nową rzecz, jakąś innowację, albo po prostu zautomatyzować ten proces na przyszłość, żeby uniknąć sytuacji tej, w której się znaleźliśmy. No, generalnie tutaj chodziło o temat, że właśnie chodzi o sytuację, w której 2 czy 3 tygodnie trzeba pracować nad materiałami do szkoleń. Właśnie zajmuję się właśnie szkoleniami w swojej firmie. No, czy do kampanii, tak, która promuje te kursy, szkolenia i to się zdarza kilka razy w roku właśnie. Ja bym tutaj zastosował albo pracę rotacyjną na zasadzie takiej, że jakąś dyżurującą podzieliłbym ten powiedzmy rok na jakieś czasookresy, przydzielił zadania do poszczególnych osób po to, żeby motywacja była na jakimś tam zachowanym poziomie. Powiedzmy w styczniu robi to Karina, w kwietniu robi to Magda, a w lipcu robi to Robert, no i w październiku robi to ktoś. Wszyscy trochę dołożyli od siebie, nikt nie jest demotywowany, że dostał najtrudniejsze zadanie, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, może bym to wyoutsourcował, dałbym to na zewnątrz, poza zespół, być może do innego zespołu w ramach organizacji, który ma mniej ambitne zadania, również można znaleźć jakieś wsparcie, więc w ten sposób bym podszedł. Plany sprzedażowe, widzę tą wiadomość. Zawsze jako dyrektor operacyjny ma się jakiś wpływ na plany sprzedażowe, często też zdarza się tak, że sprzedaż aportuje do dyrektora operacyjnego, ponieważ można to w ten sposób też zakwalifikować, ale tutaj widzę, że to na pewno nie jest ten przykład. To jest na pewno przykład taki, w którym mamy dyrektora operacyjnego, pewnie mamy dyrektora sprzedaży i to są oddzielne piony, więc na pewno mamy też wpływ na to, w jaki sposób te plany sprzedażowe są budowane, no bo jakby naszą rolą dyrektora operacyjnego jest to, żeby budować zrozumienie biznesu, ale nie tylko pod sobą, bo tam u dołu wszyscy rozumieją biznes,
natomiast też w górę, tak? I cały zarząd powinien rozumieć biznes i wiedzieć, że jeżeli mamy sytuację taką, że nasze koszty operacyjne są stricte połączone z działalnością sprzedażową, to znaczy im więcej sprzedamy danego produktu, tym on będzie tańszy w produkcji, czy będzie tańszy w transporcie, czy będzie tańszy w zakupie po prostu, to taka świadomość jest potrzebna w całym biurze zarządu i począwszy od właśnie dyrektora sprzedaży, który te plany gdzieś tam buduje, budżetuje i pewnie ich broni przed dyrektorem zarządzającym, ale też u dyrektora zarządzającego, też u CFO, czyli dyrektora finansowego, taka świadomość jest potrzebna po to, żeby te plany sprzedażowe dostosowywać do też rozmiaru kosztów, które mamy, no bo mamy koszty stałe, zmienne, one są w bardzo dużej mierze uzależnione od tego, w jaki sposób ta sprzedaż nam się rozwija. Spotkania z przełożonymi, jak spotkania wyglądają? Różnie to bywa, w zależności od potrzeb. Tak naprawdę są pewne sytuacje, w których mamy spotkania cykliczne, one się odbywają w jakichś tam czasookresach. Czasem jest to spotkanie raz na kwartał, raz na miesiąc, czy raz w tygodniu, w zależności od tego, na jakim poziomie pracujemy. Ale czasami też są takie sytuacje, kiedy mam bardzo często spotkania ad hocowe, jeżeli coś złego się dzieje, albo jakieś czekają nas duże inwestycje, albo jakiś duży plan rozwoju, no to wtedy trzeba się spotykać często i rozmawiać w kontekście przyjętej strategii działania w danym kontekście. Jak spotkania wyglądają? Bardzo różnie. Czasem są to spotkania face to face, czasem są to spotkania na Zoomie, czasem są to spotkania telefoniczne, tak też się można spotykać, ale bardzo często do tego jest potrzebny jakiś materiał. No bo jeżeli się spotykamy, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, mamy spotkanie raz na jakiś czas, takie standardowe, możemy sobie porozmawiać luźno. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać o jakichś inwestycjach, chcemy porozmawiać o jakichś, czy o jakichś kłopotach, czy jakichś wyzwaniach na przyszłość, to warto mieć jakiś materiał, z którego będzie wynikała nasza rekomendacja i nasz plan działania, który chcemy wdrożyć. No dobrze, nie mamy tyle. To chyba wszystko. Tak, nikt nic więcej nie pytał. No dobra, lecimy dalej. Zawarłem Wam informację generalnie na czacie odnośnie kursu właśnie z Grzegorzem, który prowadzi to spotkanie. Szkolenie dyrektor operacyjny. Startujemy 3 lipca. Także jakby ktoś był zainteresowany gdzieś tym dalszym ciągiem nauki z Grześkiem, to śmiało wejdźcie, sprawdźcie na naszą stronę internetową. No i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Tak jest, serdecznie zapraszam. Coś sobie źle kliknąłem. Idąc dalej, z kim będziesz współpracował, jeżeli przyjdziesz na szkolenie? Pozytywnie do niego podejdziesz i jeszcze będziesz miał trochę szczęścia w przyszłości, zaangażowania, dasz dużo z siebie i będziesz miał okazję pracować w tej funkcji. Z kim będziesz współpracował, z kim będziesz się komunikował najczęściej? Na pewno dyrektor zarządzający, CEO, to jest taka postać najważniejsza w firmie, która jest szefem biura zarządu, szefem zarządu i bardzo często ma decydujący głos w firmie albo jest tą osobą, która występuje przed właścicielami, z nimi rozmawia, negocjuje, przedstawia swoje wizje, z reprezentantem całej firmy. Z tą osobą będziemy mówić o strategicznych decyzjach, o których wspominałem wcześniej, natomiast warto pamiętać o tym, że to jest taki poziom komunikacji, w której należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy jakiś temat, to należy być przygotowanym nie tylko podając na tacy, jakie mamy rozwiązania, ale też rekomendacje. Za rekomendacją warto, żeby stały jakieś liczby związane z przyszłością organizacji, z rozwojem, ze zdolnością czy operacyjną, czy zdolnością nieoperacyjną, czy z potencjałem finansowym, czy z potencjałem poprawy jakości pracy, czy poprawy NPS-u, czy poprawy choćby jakiegokolwiek innego wskaźnika, zawsze warto popierać to materiałem, w którym mamy jakieś liczby, również badania rynku, badania wewnętrzne również są bardzo mile widziane i tylko wzmacniają naszą rekomendację. Długofalowe planowanie, trochę tutaj jest to połączone z rolą czy z komunikacją też z CFO, czyli z dyrektorem finansowym.
ponieważ te role bardzo często pracują nad strategią firmy w kontekście planu 3-letniego, 5-letniego czy 10-letniego, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie chcemy być za chwilę, a gdzie chcemy być za parę lat, jak to się ma w kontekście konkurencji, ale przede wszystkim jaki ma to impact, jakie ma to przełożenie na kondycję finansową z naszej firmy. Także to są takie tematy, o których będziemy na pewno rozmawiać. Dyrektor finansowy, bardzo bliska rola. Pozwoliłem sobie ją tutaj również jako osobną pozycję wylistować. To jest osoba, z którą pracujemy w kontekście P&L-a, czyli naszego wyniku finansowego, zysków i strat. Budżet, kilka takich słów, które gdzieś tam się zawsze przewijają, CAPEX, OPEX, tematy inwestycyjne, czy to są jednorazowe inwestycje, czy koszty, które będą ponoszone w jakichś okresach miesięcznych czy innych. To jest rola, która będzie nam bardzo bliska, ten kontakt będzie bardzo częsty i bardzo dużo będziemy pracować razem w kontekście tworzenia budżetów, w kontekście planowania kolejnego roku budżetowego, później ich rozliczania, później realizacji tych budżetów, jakichś forecastów, rozliczeń, ale też właśnie planowania długofalowego w kontekście jakichś planów wieloletnich. Także to jest bardzo istotna pozycja CSO, CMO, czyli osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo, za marketing. Jeżeli jesteśmy szefem operacyjnym, bardzo dużo tematów związanych z bezpieczeństwem, zarówno tym fizycznym, ale również i tym niefizycznym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem sieci, etc. To są takie tematy, które są bardzo częste. Szefowie bezpieczeństwa bardzo często podnoszą różne tematy związane właśnie z potencjalnymi ryzykami, które często wydają się błahe, a później mogą się przerodzić w bardzo poważne konsekwencje. Marketing, wiadomo, jeżeli jesteśmy firmą, która świadczy jakieś usługi, no jest dział marketingu, który chce to jak najfajniej gdzieś zareklamować, jak najbardziej chce się pochwalić jakimiś naszymi sukcesami, więc tutaj na pewno bardzo duża też współpraca taka, szczególnie w takich trudnych okresach, czy to w okresach szczytu jakiegoś sezonowego, czy jakichś takich okresów, które są związane z wzmożoną aktywnością firmy, czy to operacyjną, czy to sprzedażową, to na pewno to taka pozycja, która też będzie często z nami w kontakcie. Szefowie technologii, informatyki, no to już nie trzeba o tym tak naprawdę wiele mówić, no bo właściwie jakakolwiek aktywność nasza operacyjna dzisiaj opiera się o technologię, również, zarówno tą fizyczną, ale również tą informatyczną, więc tutaj tych działań jest bardzo dużo. Jeżeli chcemy się rozwijać operacyjnie, musimy równocześnie rozwijać się w kontekście technologii, czy tutaj właśnie fizycznej, jak z branży kurierskiej, czy transportowej, możemy powiedzieć o taśmociągach, konwejorach, podajnikach rolkowych, innych, ale zarówno też o narzędziach, z których korzystają kierowcy, narzędziach, z których korzystamy w magazynie, nasi magazynierzy pracują na jakichś skanerach, na innych jakichś urządzeniach, gdzie również potrzebujemy rozwijającej się w tempie sprzedaży, w tempie rozwoju operacji technologii. Nie wspomniałem tutaj jeszcze o dziale prawnym, który również będzie bardzo istotny w naszej codzienności, ale to też jest taka działka, z którą będziemy mieć bardzo dużo do czynienia, ponieważ bardzo dużo naszych aktywności, które podejmujemy, one są często intuicyjne, często wydają się dla nas logiczne, bezpieczne, natomiast nie zawsze one są takie oczywiste z perspektywy prawnej. No i tutaj zawsze musimy również nasze jakieś nowe działania konsultować z działami prawnymi, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami, czy należy coś zmienić. Natomiast jest to również bardzo istotna funkcja i współpraca. Czy są do tego jakieś pytania? Ja jako pierwszy się zgłaszam. Grzesiek, ja chciałem właśnie Cię podpytać, bo tak naprawdę, kto jest tak naprawdę najbardziej kluczową osobą z tych wszystkich osób, które są w firmie na poziomie C-level,
No oczywiście poza samym CEO, bo to tak w sumie jest, no, można powiedzieć, intuicyjne, logiczne. No ale kto poza CEO jest właśnie takim twoim najbliższym współpracownikiem pod kątem funkcjonowania twojego działu w firmie? Na pewno CFO, którego tutaj wypisałem osobno, to na pewno jest taka, to jest na pewno taka funkcja, która jest istotna z perspektywy CEO, właśnie w kontekście kontrolingu, w kontekście weryfikacji tego, czy te działania operacyjne są efektywne, czy one są zgodne z założonymi budżetami, czy można coś tutaj poprawić, czy można coś wycisnąć więcej z finansowego punktu widzenia, no bo właścicieli firmy zawsze będzie interesował ten aspekt finansowy, czy spółka jest rentowna, nierentowna, jak jest nierentowna, to kiedy będzie rentowna, co musimy zrobić, żeby była rentowna, kiedy to będzie, czemu tak późno, a jeżeli jest rentowna, to dlaczego jest tylko tak rentowna, czy nie może być bardziej rentowna, czy nie można więcej zarobić, albo czy nie można częściej tych zysków poświęcić na inwestycje w kolejnych latach, więc na pewno CFO to jest taka funkcja, która jest bliska. Też nie wspomniałem tu o HR, natomiast ta funkcja taka związana z zasobami ludzkimi również będzie bardzo istotna i z reguły działy operacyjne są największymi działami w organizacji, w związku z czym ten HR to jest tak naprawdę taka funkcja, która będzie naszą codziennością. Super, dzięki. No chociażby ten HR z perspektywy tego, że też tobie ze względu na to, że ludzi jest po prostu dużo, musisz tą strukturę mieć no, bardzo mocno rozszerzoną, no to zależy ci na tym, żeby faktycznie to były osoby bardzo mocno kompetentne, tak? I to też faktycznie to jest bardzo ważne dla ciebie, tak pod kątem rozwoju, nie tylko działu, ale też pod kątem całej firmy. Tak, dokładnie. I to nie tylko w kontekście, powiedzieć o kompetentnych osobach, które już są w tej organizacji, jakby wzmacniania ich kompetencji przez jakieś szkolenia miękkie, ale również też działka talent acquisition, czyli pozyskiwanie najlepszych osób z rynku w ramach budżetów, które mamy. To jest również bardzo istotna rola, no bo nie do przecenienia jest dobra rekrutacja versus kilka nieudanych i to jest też bardzo istotne. Czasem z mojej perspektywy ja uważam, że bardzo często warto poświęcić znacznie więcej czasu na rekrutację, tę rekrutację wydłużyć nawet, niech ona trwa i kilka miesięcy, ale żebyśmy wybrali właściwą osobę do właściwej funkcji, żeby ta osoba miała nie tylko odpowiednie doświadczenie, nie tylko odpowiednie jakby umiejętności, ale również, żeby taka osoba pasowała do naszego zespołu, żeby z tą osobą również czuć taki flow, żeby czuć, że ta osoba po prostu się szybko znajdzie w naszej organizacji. No dokładnie, zgadzam się. No też jak chcecie właśnie swoje jakieś przemyślenia na ten temat zaprezentować, czy macie może odmienne zdanie, no to też chętnie poznamy waszą perspektywę, tak? To śmiało piszcie, cokolwiek wam wpadnie, bo też jakby nam zależy nie tylko, żebyście wy czerpali wartość od Grześka, ale no też odwrotnie w sobie może się odwrócić fajnie sytuacja. Także śmiało zapraszam. Tutaj zależy nam na właśnie mocnej interakcji z wami po prostu. Dokładnie tak. No dobrze, continuous improvement. Pojęcie popularne, pojęcie, które wiele osób używa trochę nad wyrost, albo z drugiej strony wielu szefów nie docenia trochę tej funkcji i nie widzi takiej dużej wartości dodanej wynikającej z tego, z posiadania takiego działu, z posiadania takiego zespołu, czy z posiadania takiej osoby w zespole. Natomiast zauważam, że warto o tym wspomnieć również tutaj, po to, żeby zbudować taką trochę świadomość wszystkich tutaj, którzy jesteśmy na tym spotkaniu, po to, żeby zrozumieć, że ten continuous improvement to jest taką częścią nieocenioną, tak? No bo często dyrektorzy operacyjni, szefowie operacyjni myślą, że mają bardzo dobre procesy, bardzo dobrze opomiarowane, bardzo dobrze wykonywane, bardzo efektywne i koncentrują się na jakichś innych działaniach, czy to inwestycyjnych, czy jakichkolwiek innych.
Natomiast zapominają o tym, że proces operacyjny to jest taki proces, który należy poprawiać każdego dnia, nie tylko każdego roku, nie tylko każdego kwartału, miesiąca, ale przede wszystkim każdego dnia i nie ma takiego procesu operacyjnego, w którym nie można byłoby czegoś jeszcze poprawić. Nawet największe firmy światowe, które zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników i mają świetnie poukładane procesy operacyjne, również zatrudniają szereg osób, które są odpowiedzialne za continuous improvement, po to, żeby wciąż poprawiać te procesy, po to, żeby wciąż zyskiwać jakieś cenne sekundy, minuty czy kilometry w danym procesie operacyjnym, bo to wszystko później, kiedy nałożymy na skalę działania dużej firmy, powoduje ogromne oszczędności finansowe, a to znowu o tym mówię, jest to coś, co interesuje naszych przełożonych. Czym jest continuous improvement? Oczywiście kształceniem, czy doskonaleniem ustawicznym. Nie ma takiego procesu, nie ma takiego działania, którego nie można byłoby usprawnić. I najlepszym na to przykładem jest chociażby sport. I wydawałoby się, że rekordy, które są ustanawiane przed laty, powinny obowiązywać długo. Czasami one się zmieniają co roku w jakichś biegach, czy skokach, czy w czymkolwiek innym. I tak samo jest w biznesie. Jak w sporcie, tak i w biznesie i odwrotnie. Procesy, które dzisiaj są na medal i do których nie potrafimy już naprawdę przysiąść i cokolwiek w tym procesie poprawić. Okazuje się, że jutro, pojutrze w sytuacji kryzysowej, kiedy coś się wydarzyło albo jakiś wypadek się wydarzył, albo jakiś natłok pracy, wzrost wolumenu, albo wręcz przeciwnie, spadek wolumenu, spadek ilości pracy powoduje sytuację, w której powinniśmy dany proces operacyjny usprawnić, powinniśmy wdrożyć pewne działania po to, żeby jednak on był znowu bardziej efektywny, więc działanie takiego działu continuous improvement, jeżeli taki funkcjonuje w firmie, właśnie na tym polega, żeby cały czas poprawiać się procesy operacyjne. Jeżeli takiego działu nie mamy, no to z perspektywy szefa operacyjnego wiemy, że to spoczywa na nas i to my powinniśmy zadbać o to, żeby te nasze procesy operacyjne, jakiekolwiek by nie były, czy tak jak wspomniałem o logistycznych, czy jak wspomniałem o usługach call centrowych, czy jakichkolwiek innych procesach, zawsze powinniśmy pracować nad ich usprawnianiem, ponieważ bardzo łatwo jest poprawić naszą zdolność operacyjną, czy jakiekolwiek inne parametry poprzez inwestycje, czy to w CAPEX, czy dotrudnianie ludzi, ale to są zawsze inwestycje pieniędzy i nie zawsze mamy budżet na to, nie zawsze mamy zgodę właścicieli na takie rzeczy, ale zawsze mamy zgodę, bo nikogo nie musimy o to pytać, czy nasze procesy operacyjne będą bardziej wydajne, będą nas mniej kosztowały, czy będziemy mogli więcej po prostu zrobić w danym czasie. Okej, tutaj Marek pyta, właśnie spotkał się z opinią, gdzie właśnie, no, gdzie tak naprawdę jest ten CEO w strukturach, bo dochodzi do sytuacji, w której tam są jakieś spółki w grupie kapitałowej, no i jest opinia, że faktycznie tymi tematami operacyjnymi zajmuje się po prostu CEO w tych mniejszych strukturach. No a po co tak naprawdę CEO, tak? No, jaka jest jego funkcja stricte właśnie? No, funkcja jest tak naprawdę taka, że CEO to jest taka osoba, która zajmuje się całą organizacją, tak? A COO no to tak naprawdę szef operacyjny i on skupia wszystkie działania operacyjne, zarządza największą grupą ludzi, zarządza największą grupą procesów i to jest tak naprawdę taka funkcja, czy to jest taki pion, w którym w dużych organizacjach każda maluteńka, mała czynność, którą poprawimy, którą sprawimy, że będzie bardziej efektywna, powoduje często zyski w postaci dziesiątek, setek czy milionów złotych, czy nawet euro. Także po to jest ta funkcja, żeby panować nad tą największą grupą ludzi, ale też doprowadzać do tego, że te procesy są coraz bardziej efektywne. Jakby efektywność operacyjna spółki jest coraz większa i może się skalować w przyszłość. Jest to funkcja, która często jest jedną z pierwszych, która najczęściej jest jedną z pierwszych funkcji po CEO, jeżeli chodzi o rozrost firmy. Jeżeli mała firma się zmienia w większą, powiedzmy średnią spółkę czy większą, to z reguły
dyrektor zarządzający, czy tam CEO zatrudnia w dalszej kolejności CFO, czyli dyrektora finansowego najczęściej i kolejną osobą, która przychodzi do firmy, to jest właśnie COO, czyli ta osoba, która zarządza operacjami. Super, dziękujemy. No i tutaj jeszcze Karola pyta, Pani Karolina, właśnie, czy tutaj masz doświadczenie, Grzegorz, jeśli chodzi o budowanie procesów od zera? No, tak naprawdę jak ta kolejność wygląda faktycznie? No bo ona szuka wskazówek dla siebie, tak, dla mojej organizacji, jak to od A do Z właśnie uporządkować i stworzyć procesy, które będą optymalne. Tak, ja miałem akurat tą przyjemność w życiu, że najpierw pracowałem w spółkach, które miały już całkiem niezłe procesy i bardzo, bardzo dużej skali działały. Tam mogłem się nauczyć tego, w jaki sposób tworzyć optymalne procesy, ale też się uczyć o tym, że continuous improvement jest istotne, żeby później w Allegro budować od podstaw razem ze swoim zespołem procesy operacyjne na bazie naszych doświadczeń, które gdzieś tam przyjęliśmy z poprzednich organizacji. Więc budowa procesów operacyjnych od zera jest bardzo żmudnym, czasochłonnym zadaniem, ale z drugiej strony bardzo fajnym zadaniem, bo możesz zbudować procesy z wyeliminowaniem jakichś słabych punktów, które znałeś z przeszłości, więc wskazówek Karola teraz w tej chwili ci nie dam, natomiast być może z szkolenia głównego, z kursu głównego wyciągniesz już właściwe wnioski dla siebie. No już teraz jakby ciężko przerobić taki indywidualny przypadek, tak? Też jakby na szkoleniu akurat sytuacja jest wyjątkowa, bo działamy na pracach domowych po prostu. No i też te prace domowe będą pod własne potrzeby, czyli pod przypadek, gdzie chcemy to zaimplementować do swojej firmy. No i tutaj faktycznie jakby warto by było poznać Twoją specyfikę, Karola, i w jakiej branży działasz i tak dalej, na jakim etapie rozwoju jest firma, w którym kierunku chcecie iść. Ale faktycznie jak tutaj już weźmiemy sobie problem od kompleksowo po prostu, jakie są tutaj szersze czynniki, no to wtedy będzie po prostu łatwiej w tym temacie doradzić, tak? Dokładnie. W ramach już kursu głównego można wziąć na warsztat i przećwiczyć jakieś zadania. Tak. Okej, to co, idziemy dalej. Komunikacja. Kiedyś mówi o komunikacji, wszyscy potrafią się komunikować, a później na koniec dnia ktoś ma problemy z komunikacją. Jakie to częste, a przynajmniej rzadkie. Więc porozmawiamy chwilę o komunikacji. Zanim o komunikacji trochę opowiem, no to chciałem się z Wami podzielić pewnymi przemyśleniami, jeżeli chodzi o to właśnie, o tą naszą komunikację. Przede wszystkim możemy podzielić tą komunikację, o której ja chcę Wam opowiedzieć, bo oczywiście merytorycznie można do tego zupełnie inaczej podejść, natomiast mamy dwa levele komunikacji, albo nawet więcej. Mam na myśli komunikację w naszym języku ojczystym, w naszej strefie geograficznej i w naszej kulturze, taki pierwszy level. I później dochodzi ten kolejny level, czyli komunikacja w języku obcym w innym kraju, a już w ogóle zupełnie trzeci level to komunikacja w innej długości geograficznej, w innej kulturze, w innej zupełnie społeczności. Więc to czasami jest bardzo ciekawe, bo coś, co nam się wydaje bardzo oczywiste z perspektywy komunikacji w naszym języku ojczystym, w naszym kraju, w perspektywie rozmowy czy komunikacji z ludźmi, którzy wychowali się czy żyją w tej samej długości geograficznej, zupełnie czasem coś innego znaczy w innym kraju czy już zupełnie na innym kontynencie, więc to czasami warto mieć na uwadze i taka moja wskazówka też dla wszystkich uczestników, jeżeli będziecie kiedyś mieć okazję pracować jako szef gdziekolwiek w innym kraju, warto trochę zapoznać się z kulturą tego kraju, z podejściem ludzi, ze zrozumieniem tego, w jaki sposób można się tam odnaleźć. Ale wracając do komunikacji, trzeba pamiętać o tym, żeby dostosować komunikację do tego, z kim rozmawiamy. Czy to jest
inna będzie komunikacja nasza, jeżeli będziemy rozmawiać z innym członkiem zarządu, czy z innym dyrektorem, kierownikiem, menadżerem, a zupełnie inna będzie komunikacja wtedy, kiedy będziemy rozmawiać na przykład z osobami, które pracują w produkcji. Dlaczego będzie inna? Dlatego, że będziemy mieć mniej czasu na tą komunikację, dlatego, że czasami będzie nam przeszkadzał hałas, czasami będą nam przeszkadzały jakieś inne rzeczy związane z tym, w jakim miejscu się komunikujemy, i wtedy te komunikaty muszą być zwięzłe, proste i muszą trafiać do odbiorcy, nie powodować u nich również problemu ze zrozumieniem właśnie przez te czynniki, o których wspomniałem przed chwilą, więc należy dostosować komunikację do tego, z kim rozmawiamy. W jaki sposób się komunikować? Padło tutaj pytanie wcześniej, już o tym troszeczkę mówiłem. W jaki sposób, jak wyglądają spotkania z przełożonymi? Tam było pytanie i opowiadałem o tym, że czasami jest to spotkanie, czasami jest to komunikacja telefoniczna, czasami jest to Zoomowa, czy tam na Teamsach, zależy w jakim środowisku też pracuje. Czy to jest komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail, czy jakiejkolwiek innej pisanej, czy to jest spotkanie face-to-face, to zawsze ta komunikacja będzie też trochę inna, kiedy właśnie uzależniając od tego, w jaki sposób z daną osobą się komunikujemy. Czasem ona będzie bardziej zwięzła, czasem będzie bogata w jakieś szczegóły, czasem będzie krótka, będzie mieć mało czasu. No i należy zawsze pamiętać o tym, żeby komunikat dostosować nie tylko do tego, z kim rozmawiamy, ale też w jaki sposób rozmawiamy, i zupełnie inaczej powinniśmy podejść do rozmowy face-to-face, gdzie mamy mowę ciała, gdzie mamy możliwość trochę ekspresji, trochę pokazania naszego podejścia do danego zagadnienia, a inaczej będzie wyglądało to w komunikacji telefonicznej, kiedy tak naprawdę nie będzie już nas widać i nie będzie można po nas rozpoznać jakichkolwiek emocji czy naszego podejścia, a jeszcze inaczej będzie to wyglądało na Zoomie czy wiadomości e-mail, gdzie mamy już suchą informację, suchą jakąś notatkę, i tamten komunikat również powinien wyglądać nieco inaczej. W jaki sposób dostosować komunikację też do tego, co komunikujemy? Bo zupełnie inaczej będziemy mówić wtedy, kiedy danego tematu jesteśmy pewni, który jest naszą mocną stroną, w którym dobrze się czujemy, a zupełnie inaczej będziemy mówić o temacie, który jest dla nas mniej, nie jest dla nas taki łatwy, nie jest taki prosty, nie jest to nasz główny temat, czy być może nie jest to temat bliski naszemu sercu, zupełnie inaczej będziemy się wtedy również komunikować, ale po drugiej stronie nie zawsze osoba będzie o tym wiedzieć, więc warto też o tym wspominać, że temat, o którym rozmawiamy, nie jest jakimś naszym tematem głównym, czy nie jest w ogóle naszym tematem, obszarem zainteresowania, nie mamy jakiejś super wiedzy na ten temat, nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się o tym wspominać, żeby też nie wprowadzać naszego rozmówcy w błąd. Jak często się komunikować? Tutaj było to pytanie, jak często się spotykać z przełożonymi. Z przełożonymi to tak naprawdę można się spotykać, tak jak powiedziałem, bardzo rzadko albo bardzo często. Można się spotykać raz w roku, kiedyś ma cele roczne, dostajesz te cele roczne i widzimy się za rok. Zrealizujesz cele, to super, nie zrealizujesz celów, to już nie jest super. Natomiast tak naprawdę częstotliwość spotkań moim zdaniem jest uzależniona od sytuacji, w której się znajdujemy. Jeżeli wszystkie nasze procesy operacyjne są płynne, działają, delikatnie sobie poprawiamy, cały czas gdzieś tam podkręcamy wyniki, natomiast nie mamy się czego wstydzić i generalnie wszystko bardzo dobrze funkcjonuje, te spotkania nie są potrzebne często, albo jeżeli są często, to nie powinny być długie, nie muszą być długie. Każdy chce sobie trochę popracować, chce trochę takiego czasu dla siebie, kiedy może pracować nad taką, powiedzmy, częścią przyszłościową, co można obrabić w przyszłości, jak się można obronić przed jakimś tam gorszą sytuacją w firmie, etc. Natomiast jeżeli mamy problem, jeżeli coś w naszej działalności operacyjnej nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować,
i trzeba to natychmiast poprawić, no to spotkania są potrzebne często, tak? I nawet codzienne, czy nawet 2-3 razy dziennie po to się spotykamy, żeby trakować dane jakieś rzeczy, które na mnie działają, żeby śledzić, żeby wiedzieć, czy jest postęp, czy tego postępu nie ma. Jeżeli nie ma tego postępu, jaki jest plan B, jaki jest plan C, co możemy zrobić, żeby jednak ten postęp przyspieszyć. Więc musimy znać tutaj wszystkie szczegóły, musimy wiedzieć, co nam powoduje negatywne wyniki, co nam powoduje jakieś obniżenie zdolności operacyjnej i musimy jak najszybciej znaleźć środek zaradczy na tą rzecz, więc tutaj spotkania są bardzo często. A po co? No dobrze się spotykać przede wszystkim nie tylko po to, żeby osiągać jakieś rezultaty i tak dalej, bo tak jak powiedziałem, dojrzały menadżer, jemu wystarczy spotkanie z przełożonym nawet bardzo rzadko, tak jak powiedziałem przed chwilą, cele raz w roku i realizujesz i też sobie z tym świetnie poradzisz. Natomiast warto się spotykać częściej po to, żeby też budować sobie relacje. Tak? I te relacje budujemy we wszystkich kierunkach, zarówno w górę, w bok, w dół, po to, żeby w trudnych chwilach czuć, że ten zespół pracuje razem, tak? I zawsze jest tak, że każdy zespół, nawet najlepszy, nawet taki, który osiąga zawsze super sukcesy, będzie miał w pewnym momencie jakąś zadyszkę, będzie w pewnym momencie potrzebował jakiegoś wsparcia, a wtedy warto mieć te relacje zbudowane nie tylko właśnie z zespołem, ale również z naszymi współpracownikami, z naszym przełożonym, po to, żeby w jakiś sposób uzyskać wsparcie, przychylność, aprobatę, po to, żeby na przykład wynegocjować jakieś kwestie. Po to się właśnie warto spotykać, żeby te relacje budować. Relacje są bardzo istotne i zawsze do spotkań zachęcam. Ja osobiście preferuję face to face, natomiast w dzisiejszym świecie jest to niełatwe. Pracuję też w strukturze rozproszonej, mam ludzi zlokalizowanych w 25 miastach. Nie sposób się z nimi spotykać face to face często, więc bardzo często spotykamy się na Zoomie. Często się zdzwaniamy, natomiast również te spotkania face to face warto pielęgnować raz na jakiś czas przynajmniej. Czy są tego jakieś pytania do komunikacji? Nie. No dobrze. Szczerze, to nawet mi się nic nie urodziło w tym momencie. Znaczy też fajnie wyczerpałeś temat, tak? No, ta komunikacja jest bardzo ważna, dużo o niej można mówić. Także tutaj, a też myślę, że tak naprawdę poruszyłeś to pod każdym kątem. No co, no, tak naprawdę zostało nam 15 minut spotkania. Jeszcze chyba jeden temat chciałeś poruszyć, Grzegorz, tam chyba jeden slajd został, jeśli chodzi o samą prezentację, tak? Tak jest, trendy. Kilka słów o trendach. Trendy są trendy i zawsze jest tak, że nawet jeżeli nasza działalność operacyjna jest nieskazitelna, że zawsze się znajdzie jakieś coś, co można poprawić, tak jak powiedziałem wcześniej, no to przychodzą, czy pojawiają się jakieś pomysły, czy pojawia się działalność naszej konkurencji, która jest w jakiś sposób albo modna, albo wyznacza pewne trendy na przyszłość, bo właśnie odnosi dzięki tym działaniom jakieś sukcesy. I tutaj pozwoliłem sobie wypisać 5 takich trendów, które obserwujemy w ostatnim czasie, których nie będę się jakoś specjalnie rozwodził tutaj na tym spotkaniu, natomiast pewnie sobie o tym trochę więcej porozmawiamy na kursie głównym. Natomiast warto o nich wspomnieć. Trend eko. Dzisiaj jest tak, że wszyscy chcemy być eko, każdy chce zostawiać jak najmniejszy ślad węglowy, w związku z czym jest sporo działań takich, które mają nas w to miejsce zaprowadzić i często jest to przedmiot dyskusji, czy dane działania są takie naprawdę eko, czy tak naprawdę one nie są eko, czy one są tylko eko na pozór i tak dalej. Natomiast naszą rolą jest to, żeby odróżnić to, czy dane działanie, eko działanie jest pożądane, jest niepożądane, czy ono się opłaca nie tylko z finansowego punktu widzenia, czy z punktu widzenia
potencjalnego śladu węglowego, ale również z takiego wizerunkowego punktu widzenia. Czy się też opłaca z perspektywy rozwoju i tak dalej. Jeżeli chodzi o branżę, w której ja działam, no to mamy kilka takich ekotrendów, na przykład trend samochodów elektrycznych, czy trend zielonej energii. I to są takie tematy, którymi się firmy logistyczne bardzo chwalą, jeżeli mają taką flotę elektryczną i na pewno w naszej działalności operacyjnej zawsze będą jakieś ekotrendy, czy będziemy się zastanawiać nad tym, czy wymienić oświetlenie na takie, które będzie zużywało mniej energii, czy jakiekolwiek inne działania zawsze będą z tym związane. AI, sztuczna inteligencja. Dzisiaj się o tym bardzo dużo mówi i to jest taki temat, który tak naprawdę raczkuje. Umówmy się, jest tylko kilka takich firm, które się tym zajmują bardzo poważnie, jeżeli chodzi o taki rozwój. Natomiast to jest taki obszar, gdzie każdy chce być trochę na bieżąco, po to, żeby pewne procesy poprawić, pewne procesy ulepszyć albo zautomatyzować. Nawiązuje to jeszcze do kolejnego trendu właśnie automation, doprowadzić do tego, żeby coś się działo albo samo się działo, albo żeby przy jak najmniejszym wysiłku ludzkim dane procesy się wydarzały, więc to jest też taki trend, który się pojawia. Hybryda, dzisiaj wszystko jest hybrydowe, od samochodów przez paznokcie do innych działań, które podejmujemy. Często nie wiemy, że podejmujemy działania hybrydowe, ale one są i to też jest taki temat, który się pojawia bardzo często. I taki temat, który kiedyś trochę był niedoceniany, albo może ten trend hybrydowości tak naprawdę się tworzy w naszych głowach. Lubimy dzisiaj łączyć pewne działania, lubimy łączyć pewne rzeczy, lubimy łączyć pewne procesy, a to jeżeli moja działalność operacyjna to jest na przykład, nie wiem, jakaś produkcja jakiejś rzeczy, no to może jeszcze przy okazji, oprócz tego, że wyprodukuję, to jeszcze ją albo przewiozę, albo ją od razu sprzedam, albo wyprodukuję nie tylko z plastiku, ale też zrobię hybrydę i wyprodukuję częściowo z plastiku, a częściowo z jakichś naturalnych komponentów, albo z recyklingu, albo z czegokolwiek, więc hybrydowość to taki trend, który się bardzo często w tej chwili pojawia i nadaje pewnym projektom dodatkowego znaczenia w znaczeniu marketingowym. Soft skills, umiejętności miękkie, to jest coś, co może się o tym głośno nie mówi, natomiast faktycznie trend na rynku jest taki, że te umiejętności miękkie są coraz bardziej doceniane i patrząc na to, jaki był rynek, to trochę wynika też moim zdaniem z tego, że mamy bardziej rynek pracownika niż pracodawcy, niż jeszcze to wyglądało 10 czy 15 lat temu. Wtedy faktycznie te umiejętności miękkie wśród menadżerów wyższego szczebla nie były tak istotne, nie były takie popularne, czy nie były takie pożądane, jak jest to dzisiaj. Natomiast dzisiaj każdy oczekuje właśnie, że menadżer będzie wyposażony w szereg umiejętności miękkich po to, żeby zarządzać ludźmi w taki sposób, żeby nie tylko osiągać rezultaty, nie tylko być efektywnym z perspektywy KPI-ów, ale również budować zaangażowanie pracowników, motywację, tworzyć im przyjazne warunki pracy i tak dalej. Także to jest też coś, o czym pewnie będziemy dużo sobie mówili, na pewno będziemy dużo o tym mówili na naszym kursie głównym.